tym odcinku pokażemy Wam mnóstwo stali, żelaza, złomu i całej reszty. Wybieramy się bowiem do Pyskowic, gdzie znajduje się bardzo fajny, ciekawy skansen kolejowy prowadzony przez pasjonatów. Zapraszam. Słuchajcie, jesteśmy wśród tej całej machinerii zardzewiałej, a tutaj mamy pana, który wiekiem... Tak, nie dorównuje temu, tej lokomotywie. Jedź dalej. Jedź panie Marku, kawałek. Gdzie my jesteśmy? Co? Gdzie my się znajdujemy? W Pyskowicach. W skansenie. Zobaczymy. Czy się ten uda? Skandan... Cięcie. Czy ten skansen w ogóle działa? Dobrze, no słuchajcie, przed nami parę ton żelastwa. Coś tam porobimy, jakieś zdjęcia, coś tam z tego potem poskładamy. No zobaczymy. Widzicie? Relikt przeszłości znikł. Czary. Cześć kochani, w tym odcinku jesteśmy w skansenie kolejowym w Pyskowicach. Jest to niesamowite miejsce, gdzie chłopaki z własnym sumptem naprawiają, przywracają do życia, reanimują te oto stalowe potwory ważące po 100 parę ton. Jest z nami Wiktor, przewodnik i opiekun tego miejsca. Wiktor, chcę wam powiedzieć parę słów na temat tego miejsca. Posłuchajcie i zapamiętajcie, dlatego że takim inicjatywom warto pomóc, warto wspomóc, warto zobaczyć, warto przyjść. Wiktor, proszę cię bardzo. Możecie przyjechać w każdą sobotę i niedzielę do nas na skansen kolejowy w Pyskowica. Oprowadzę was. W wolnym czasie możecie przejechać się drezyną i rzucić 1,5% nas wspomóc. A zakupiliśmy ostatnio nową lokomotywę LDH-45. Tego potwora, słuchajcie, tego potwora. 024. Z Braniewa przyjechała. Już tydzień tu u nas stoi. Ostatnio myliśmy z tej sadzy, bo ona była na bazie przesypywania sadzy. No i takiej rzeczy. A remontujemy też moją lokomotywkę, jest tam za tą dużą właśnie. To jest moja. I ją remontuję. I chcę ją skończyć, żeby była działająca już. Słuchajcie, ile z waszych znajomych może powiedzieć, mam swoją lokomotywę, słuchajcie. Spójrzcie na tego chłopaka, młody chłopak i już ma swoją lokomotywę. Coś, co parę lat temu jeszcze było nie do pomyślenia. Nie wahajcie się, słuchajcie, podjedźcie w to miejsce, skontaktujcie się z chłopakami przez stronę facebookową, jaką? Towarzystwo Ochrony Zabytków Kolejnictwa w Pyskowicach. Tam znajdziecie wszystkie namiary. Przybywajcie, słuchajcie, do tego miejsca, bo warto wspomóc tego typu inicjatywę. Wiktor, żeby nie przedłużać, chodź pokażesz nam ten cały majdan. Chodź. No dobra. To idziemy tędy. Przez następne kilkanaście minut podążaliśmy za Wiktorem i słuchaliśmy jego opowieści na temat zgromadzonych tutaj parowozów, lokomotyw, wagonów towarowych, piętrowych, osobowych. Każdy z tych pojazdów ma za sobą ileś lat pracy, jakąś historię i to wszystko Wiktor starał się nam przekazać, pozwalając na przypuszczalnie dużo więcej niż to, co może zwykły oglądający. Na koniec zabrał nas również do swojego miejsca pracy, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć już prawie wyremontowany parowóz. Nie pytajcie się mnie, jak on się nazywa, ale takie duże, czarne, ciężkie bydle, że tak powiem, w którym brakuje tylko paru rzeczy, żeby wyjechać nim na tory i cieszyć wzrok. Przy czym te parę rzeczy to może być paręset złotych, bądź parę ton, więc tutaj nie będę tego tematu rozwijał dalej.
obeszliśmy wszystkie wagony, obeszliśmy wszystkie lokomotywy w różnym stanie technicznym. Powspominaliśmy, jak to za bajtla było, jak tymi piętrowymi wagonami jeździło się w góry na wycieczki. Powiem tak, łezka się w oku kręci i mamy nadzieję, że pasjonaci tacy jak Wiktor będą w stanie przywrócić do życia chociażby 1% tego, co tam stoi na tym torowisku. To co, kochani, najwyższy czas zakończyć wizytę w tym ciekawym i niesamowitym miejscu, które można jednoznacznie określić jako waga ciężka, naprawdę waga ciężka, bo to maleństwo tutaj będzie gdzieś ważyło, zalane wodą, zasypane węglem, około 140 ton z tego, co chłopaki mówili. Natomiast będziecie mieli chwilę, czytajcie, oglądajcie, wchodźcie na ten profil, umawiajcie się na wizytę, na zwiedzanie, bo warto to zobaczyć, dotknąć, pooglądać. No to co, nie, żeby nie przedłużać. Do następnego. Na razie. Czemu ty idziesz tamtą stronę? No bo ja idę tu, cześć. A, ja tędy. Dobra.